czwartek, 8 marca w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie obchodzono urodziny generała Zbigniewa Ścibora Rylskiego. Prezentuj! 95-letni prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich przyjechał do muzeum punktualnie o godzinie 12. W obecności kompanii honorowej przywitał go dyrektor muzeum, profesor Janusz Cisek. Zastępca dyrektora muzeum, pułkownik dr Henryk Łatkowski, zaprosił generała Ścibora Rylskiego na salę kościuszkowską, gdzie czekało już kilkaset gości, w tym przyjaciele generała, byli powstańcy warszawscy i żołnierze generała Franciszka Kleberga. Najstarszy Kleberczyk, oczywiście. Wszyscy goście mieli wpiętego motyla, gdyż taki pseudonim nosił Zbigniew Ścibor Rylski podczas powstania warszawskiego. Te motyli się urodziło. Panie generale, tron jest dla pana. Piękne przesłuchanie. Mówiłem Przemkowi, że ja chcę między kobietami siedzieć. Potem jest wygodny. Akompaniament muzyczny zapewnił chór reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego odbyła się oficjalna część uroczystości. Wojsko żywi się tradycją. Powstanie styczniowe wybuchło dlatego, że chciano celebrować pamięć powstania listopadowego. Dyrektor Janusz Cisek krótko przypomniał ważną rolę tradycji powstańczej w budowie państwowości polskiej. Z tego powodu, nie mówiąc już o późniejszych dokonaniach, należy mu się szczególny szacunek. Z okazji jubileuszu pańskich 95. urodzin proszę przyjąć wyrazy mojego głębokiego szacunku. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Jacek Michałowski, odczytał list prezydenta Bronisława Komorowskiego do jubilata. Pełnią rolę arki przymierza między dawnymi. Prezydent określił generała Ścibora Rylskiego jako pełniącego rolę arki przymierza pomiędzy pokoleniami. Niezłomną wierność ojczyźnie prezydent przypisał patriotycznemu wychowaniu w II Rzeczypospolitej. Krótko przypomniał też wspaniały życiorys generała, który mógłby być kanwą powieści lub filmu. Prezydent dodał, że także powojenne życie generała było przykładem pracy dla ojczyzny, by była ona wolna i demokratyczna. Niech będzie mi wolno zatem w tym wyjątkowym dniu obchodów pańskiego jubileuszu w imieniu całego narodu wyrazić wdzięczność za wszystko, co zrobił pan, panie generale, dla nas, Polaków, dla naszego państwa. Drogi jubilacie, szanowni państwo. Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak odczytał list premiera RP Donalda Tuska. Pan premier podziękował jubilatowi za jego trud dla dobra ojczyzny, życząc mu jednocześnie zdrowia i wytrwałości w dalszym działaniu. Na szczególne uznanie zasługuje pańska. Premier podkreślił szczególną aktywność jubilata w pracach organizacji kombatanckich. Panie generale, w tym szczególnym dniu proszę przyjąć nasze wielkie podziękowanie za pana trud dla dobra ojczyzny oraz wyrazy głębokiego szacunku. Minister Tomasz Siemoniak już od siebie odczytał fragment wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Ten czas. A serca takich mało, a usta tyle ich. My sami tacy mali, krok jeszcze przejdziemy w mig. My sami takich chmurki uskrzyżowania dróg, gdzie armaty stuleci i krzyż, a na nim Bóg. Wszystkiego dobrego, panie prezydencie. Jako prezent minister Siemoniak wręczył jubilatowi szablę. Przekazuję. Pełnomocnik do spraw kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Zbigniew Czaplicki wręczył jubilatowi w imieniu wojewody mazowieckiego medal pamiątkowy Pro Mazowia wraz z dyplomem. Z medalem.
Tak jest. Będąc młodym człowiekiem, przeżył pan piekło II wojny światowej. W liście wojewoda Jacek Kozłowski podkreślił poświęcenie generała Ścibora Rylskiego w walce o wyzwolenie Warszawy i całego kraju oraz jego późniejszą pracę dla upowszechnienia prawdy historycznej o okupacji i Powstaniu Warszawskim, w szczególności jego rolę w budowie pomnika i Muzeum Powstania Warszawskiego. Delegacja Muzeum Powstania Warszawskiego pod przewodnictwem dyrektora Jana Ołdakowskiego i doktora Pawła Ukielskiego wręczyła generałowi wielką kartkę pocztową z podpisami ponad 1000 młodych ludzi, którzy przez internet złożyli życzenia jubilatowi. Przez dłuższy czas jubilatowi składano życzenia indywidualne. Ustawiła się do niego kolejka sympatyków i znajomych. Po przeniesieniu się do drugiej części sali, gdzie oczekiwał wspaniały tort urodzinowy, pełniący obowiązki kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Stanisław Ciechanowski podziękował solenizantowi za lata poświęcone walce o wolną Polskę i za dawane przez niego wzorce. Jednocześnie złożył toast za jego zdrowie. Zdrowie pana generała, viva! Generałowi zaśpiewano 200 lat. 200 lat, 200 lat, nie! Dzisiaj mogę wypić, bo nie prowadzę samochodu. To wyjątkowo. Drodzy ministrowie, generałowie, drodzy przyjaciele, trudno mówić w takim dniu. Wzruszenie odbiera mnie naprawdę głos, jak to się mówi. Ale chcę z całego serca żołnierskiego, starego serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości. Przede wszystkim dyrektorowi tego wspaniałego Muzeum Wojska Polskiego, panu profesorowi Ciskowi. Przemkowi, który to poświęcił tyle czasu własnego, żeby właśnie zorganizować to. No to wszystkim naprawdę serdecznie dziękuję. Nie ma większego prezentu jak przyjaźń, koleżeństwo, braterstwo broni. To jest najważniejsze w życiu. Przyjaźń, serdeczność. Jeszcze raz ja wnoszę toast za was wszystkich, za moich przyjaciół, za panów generałów. Młode pokolenie wspaniałe. Dla tych młodych podchorąży z Dęblina, którzy fatygowali się, aby tu przyjechać. Dziękuję wam, kochani podchorążowie. Szczęśliwych lotów wam życzę. I naprawdę szczęśliwego, szczęśliwego dalszego życia. Składam i wznoszę toast, abyście szczęśliwie długo, długo żyli, no, w takiej kondycji jak ja, ale lepiej chodzili, jeszcze lepiej. Wszystkiego najlepszego. Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert w oryginalny sposób przedstawił życiorys generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego za pomocą 10 liczb, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu jubilata. Dwa, bo dwa razy był pan generał Jan w kampanii wrześniowej 1939 roku i 31 sierpnia 1944 powstanie, nieudana próba przebicia ze Starówki do Śródmieścia, a ślad materialny pan generał nosi do dzisiaj w prawym ramieniu. Dwa, bo otrzymał pan generał dwukrotnie virtuti militari. Tutaj koledzy już czekają na tort. Słuchajcie, no już musimy dzielić ten tort, bo zestarzeje się. Uwaga, proszę państwa! Kozacką szablą. Zaznaczamy tylko przez środek. Tutaj? Tak, to wszystko. To wszystko, po motylu. Tak, tak jest. Tak, bardzo proszę pan minister.
żeby tort dobrze smakował, to ja jeszcze kordzikiem lotniczym pozwolę sobie, nie, prawda? Co by to co było, gdyby lotnik nie pasował? To jest kordzik najważniejszy. Pod krążowie lotnictwa gdzie mam smakował. Dobra, no. Wszystkiego dobrego, kochani. Drugą część uroczystości wypełniła sesja naukowa pod tytułem Motyl. Obok jubilata brali w niej udział licznie przybyli studenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, weterani i sympatycy generała. Pomyślcie sobie, jaka to była ogromna selekcja. Mimo swoich 95 lat, solenizant przez cały czas tryskał energią, uczestniczył w dyskusjach oraz udzielał wywiadów telewizji. Fryzura w porządku, wszystko w porządku. Oby jak najdłużej w takim zdrowiu, panie generale. To są przeżycia, których nigdy się w życiu nie zapomnę.